Współpraca z organizacjami pozarządowymi to bardzo ważny element funkcjonowania samorządu. W gminie Krosno-Odrzańskie realizowane wspólne projekty liczone są w dziesiątkach rocznie. Poziom demokracji można mierzyć współpracą ze stowarzyszeniami, a ta w gminie rozwija się bardzo dobrze. Przełomowymi były lata 2013-2015, kiedy to Urząd Miasta i Fundacja na rzecz Kolegium Polonikum wspólnie pozyskali ponad 1,5 miliona złotych na profesjonalizację i usprawnienie współpracy międzysektorowej. Dzisiaj skutkuje to współpracą, która ma na celu zbliżenie stron. To m.in. szereg szkoleń, które mają pomóc w pozyskiwaniu pieniędzy, w tym z konkursu ogłoszonego przez krośnieński magistrat. Zmieniły się formularze, w związku z tym tutaj zmieniły się też same oferty, które się składa, rozliczenie tych ofert. Dlatego też uważam, że bardzo ważne jest, żeby organizacje poznały te różnice między dotychczasowymi wzorami a obecnymi, żeby i nam było łatwiej rozliczyć te oferty, ale również organizacjom później z nami się rozliczyć. Z ogólnopolskich badań wynika, że największym problemem organizacji są trudności w zdobywaniu funduszy koniecznych do prowadzenia różnych działań. Krośnieńskie spotkania mają zaradzić tym problemom i udaje się. Z samorządem są współpracy super. Współpracuję jako prezes koła już od kilku lat, przynajmniej trzech, czterech. I współpraca jest super. Dodam do tego, że Urząd Miasta finansuje leczenie pszczół, wspiera środowisko, w którym żyjemy, także cokolwiek jakie problemy mamy, zawsze nas wspiera pozytywnie. Nie? Poczynania sektora pozarządowego są zależne od kształtu relacji z administracją publiczną, w szczególności na poziomie lokalnym. Dążymy do tego, żeby było jak najlepiej, stąd też pomysł na stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej, które zaczęło niedawno funkcjonować u nas w Krośnie Odrzańskim. Jest ono również realizowane w ramach zadania publicznego. Jest to miejsce, przestrzeń dla organizacji po to, żeby organizacje miały gdzie się spotykać, miały gdzie też korzystać na przykład z komputera, ale również żeby miały miejsce do wymiany doświadczeń, wymiany informacji, do zapoznania się w ramach Centrum Aktywności Lokalnej. Oprócz tego, że organizacje będą mogły korzystać z tej przestrzeni, będą też organizowane wszelkiego rodzaju spotkania, jak to dzisiaj, ale również planujemy cykliczne fora organizacji, gdzie między innymi chodzi głównie o wymianę informacji, doświadczeń, zapoznanie się wzajemne tych organizacji, bo z tego, co słyszymy od organizacji, tego brakuje. Jak najwięcej takich spotkań, mówią członkowie stowarzyszeń. Jak nie będziemy się spotykać, szkolić, to nie będziemy posiadać wiedzy, co można, czego nie można. No i nie będziemy mogli nawiązywać współpracy między organizacjami. A taka jest potrzebna, bo jest jedno miasto, jedna gmina i musimy się zrzeszać, spotykać, wymieniać doświadczenia. A dobra współpraca przekłada się na konkretne korzyści. Dofinansowanie, które otrzymujemy, no w wyraźny sposób podniosło efektywność, opłacalność naszych pasiek. No, szukamy innych źródeł finansowania. No, jako skarbnik to bardziej patrzy na to pod względem finansowym. I zawsze przytaczam kolegom taki przykład. Zaczynając pszczelarzyć, sprzedawałem miód po 20 zł, kupiłem pierwszy ul za 115 zł. Dzisiaj miód sprzedaję za 30 zł i taki ul kosztuje w tej chwili ponad 400 zł. Więc opłacalność tego, no, powiedzmy, biznesu naszego, no, naszego hobby, no, wyraźnie spada, więc każda pomoc organizacji pozarządowych czy w formie pomocy rzeczowej, finansowej, no, nawet te szkolenia w dużym stopniu, no, pomagają nam. Także powiat dąży do zacieśnienia współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest lepiej, ale nie spoczywamy na laurach. Wdrażamy kolejne pomysły, staramy się pomagać, mówi przewodniczący Rady Powiatu. Tak jak na przykład pożyczki i poręczenia dla organizacji pozarządowych na realizację projektów finansowanych przez rząd i przez Unię Europejską. A więc cały czas będziemy szukać tutaj nowych możliwości i poszerzać tą współpracę. Jeżeli chodzi o ciężkie czasy, jeżeli chodzi o budżety samorządów, co myślę nie jest tajemnicą, o czym media tak naprawdę głośno teraz informują,
to cieszę się, że nie tylko udało nam się utrzymać środki na poziomie z zeszłego roku, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, ale nawet ten budżet w ramach programu współpracy nieznacznie zwiększyć. Zarząd powiatu wygospodarował też środki na informatyzację konkursów dla organizacji pozarządowych. Dodajmy tylko, że już w najbliższy wtorek, 10 grudnia, odbędzie się pierwsze forum organizacji pozarządowych. Mówimy o tym w oddzielnym newsie.